Znajdujemy się nad Jeziorem Głębokie. Jest to jeden z najpiękniejszych i najczystszych akwenów ziemi lubuskiej. To ulubione miejsce wakacyjnego wypoczynku mieszkańców pobliskich miejscowości, turystów z całego kraju i obcokrajowców. Przyciąga ich krystalicznie czysta woda, ale także rozbudowana infrastruktura. Goście mogą korzystać m.in. z pola namiotowego, kortów do tenisa ziemnego, boisk do siatkówki plażowej, jak również z wypożyczalni sprzętu wodnego, placów zabaw z plenerową siłownią, dwóch szkół nurkowania, sklepu i punktów gastronomicznych. Mieszkańców i turystów niepokoi spadek poziomu wody w tym akwenie. W ciągu ostatnich kilkunastu lat jego lustro obniżyło się o ponad 1 metr. Z podobnymi problemami boryka się jednak wiele innych jezior na lubusko-wielkopolskim pograniczu. To globalne zjawisko, które wymaga kompleksowych działań. Dobra informacja jest taka, że akwen ma ponad 20 metrów głębokości i jest znacznie głębszy od pobliskich jezior. Nadal jest największym i najgłębszym bezodpływowym zbiornikiem wodnym w regionie, co gwarantuje udany wypoczynek oraz uprawianie sportów wodnych, żeglowania i nurkowania. W czasie wakacji nad bezpieczeństwem kąpiących się w jeziorze Międzyrzeczan i Czasowiczów czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. Wypoczywającym nad jeziorem turystom polecamy inne atrakcje ziemi międzyrzeckiej. Przede wszystkim bunkry Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego z jedyną całoroczną podziemną trasą w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie pod Międzyrzeczem.